Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie na moim kanale. Z tej strony Andrew, jesteśmy na kanale Andrew Play. Kontynuujemy granie Wiedźmina 3 Dziki Go. Przyjęliśmy z wami zamówionko i pójdziemy zaraz go w zlecenie to wykonywać. Czekaj, zadania. Kierunek Skellige, śladami Ciri. Wzięliśmy zlecenie wiedźmińskie. W sercu lasu. Porozmawiamy o zleceniu z duchem lasu. Morskie diabły, to było to, nie? Tak. Chyba to. No to idziemy tam na morskie diabły. Czego nie mogę się bawić, ojcze? Idziemy do portu żegnać króla Brana. To nie czas na zabawę. Dobrze, ja muszę z kimś porozmawiać. Bogowie sprawią, że będzie to ktoś. Z tym kolesiem? Nie, to z kim ja mam porozmawiać? Tutaj ktoś jest, tutaj jakieś wejście jest. No nie, moment. Czemu ja go nie widzę? No tutaj jestem, to porozmawiaj z kimś z nich. Widzę, że się osiadł tu jak na mieliźnie. Chciałem się rozejrzeć po okolicy. Lubię wiedzieć, dokąd mnie przygnało. Tu. Nie, to nie to. Jest, w końcu. Jesteś gotowy? Powiedziano mi, że twojego męża zabił... Tedy dobrze ci powiedziano. Wpierw morze zabrało mi syna, teraz męża. Zostałam sama. Chwilę nasz. Dobrze. Jak które? Idziemy zobaczyć. Ruryk, tak? Słyszałem, że byłeś na łodzi. Tak, byłem. Ty z moim kuzynem. No dobrze. Wołałem go. Raz, drugi, trzeci. Nagle woda zrobiła się czerwona. Albo potwory już... Niech ci Freya sprzyja. O, mam 15 poziom, to dobrze. Płoteczka, chodź tam. Kolejna ofiara. Okej, minus jeden. Znaleźliśmy. Zbadać trzeba. No to badaj. Cisnąłem przecież przycisk. Tu jest coś. To ciało trzeba zbadać. Na pewno to co? Muszą być gdzieś blisko. Wydaje mi się, że tam gdzie właśnie są pytania, tam ten znak zapytania jest, to tam jest ich. Gdzieś tutaj jakieś przejście czy coś? Dasz radę po tych kamieniach wejść do góry? No chłopie, czy tutaj można? Nie, nie może. Tam jest jakieś, czekaj, może znurkować mogę, może tam będzie jakieś... Jakieś coś, o właśnie, o to mi chodziło. Może tam coś jest. Będę mógł sobie popłynąć tam do góry. Ja nic nie widzę. Dobra, widzę do góry teraz, muszę płynąć. A, ja mogę oddychać, myślałem, że nie mogę. Znów ten smród, szlam i padlina. Tak, muszę coś zrobić. Wziąć jakiś tych swoich eliksirów, także idziemy do eliksirów, do alchemii i musimy znaleźć sobie co eliksiry. Nie, ulepszony nie, kartacz nie, substancje alchemiczne, niebieski mutagen nie.
Posiadasz składniki. Oleje nie są mi potrzebne, otwary nie są mi potrzebne. Czy to był otwar? No był teoretycznie. Otwar. Upiora. O, moment. Z jednego ciosu atakuje ze starczą Queen, która chroni przed najbliższym atakiem, a to jest ciekawe. Okej. Ekwipuntek. Z tych, co ja miałem tam, to mi się nadawał ten, Grum. Nie? Mogę go użyć teraz. Użyj. Nie! Myślałem, że ten Grum mi pomoże. Leży potwora, ale chyba nie miał żona krytań. Okej. Okej. Tutaj coś kawałki jest. Kawałki łodzi, podarte żagle, liny. Jest strój marynistyczny, można rzec. No tak, ale zbadaliśmy to, nie? No. Gdzie teraz? Tam? Tutaj coś jest. Jakieś floreny, nie floreny. Coś wyciągnęliśmy. Nie no, stąd przyszedłem, okej. A tu jest coś. No badaj to. Prawie nieruszone. Schowane na później. Utopce tak nie robią. Sińce na szyi, zmiażdżone ciało. To musi być okay. Nałożonej. Okej. Okay. Nie wróci, póki tu jest. Chociaż, skoro toleruje utopce, może wystarczy zrobić wyciąg z igły czołu, żeby zamaskować mój zapach. Przygotuj eliksir. Zaraz przygotujemy. Tak. Który z eliksirów? Ekwipunktek. Nie. Alchemia. Feromony utopca. Tak, udało się wykonać orka. Przygotuj eliksir z feromonów utopcy, zamaskuj nim swój zapach. Alchemia. Eliksir z utopca. Oleje, petardy, substancje alchemiczne. O, tutaj można ten zwiększyć. Ty zobacz. Tak, czekaj. Muszę coś powyrzucać. W tym przypadku wrzucimy to. O, już mam 10. No i dobrze. Tak, ty mi lepiej powiedz. Przygotuj eliksir z feromonów utopcy, zamaskuj nim swój zapach. Jak go przygotować, ty mi powiedz lepiej. Przygotuj eliksir z feromonów utopców. Eliksir. No, no to tu jest, okej. To już powinien być, nie? Orka. Zatrucie eliksirami. Czas trwania to nie to. Zatrucie eliksirami. Zatrucie eliksirami. Romony utopca. No. Nie no, chcę użyć to. Dobra. To powinno wystarczyć. Teraz trzeba gdzieś się schować i zaczekać. Może za tymi szalupami. Znowu coś podniosłem. No ten syf podniosłem chyba, który nie jest mi potrzebny. Tak, wyrzuć go. No. Dobra, ktoś tam wylazł. Gdzie ty jesteś? Baba! Nie! Ona mnie zaraz zabije! Kurde! No nie! Nie! Jeszcze raz! Jezu, a wiecie, że dasz ciary mam? Takie to jest straszne. Czy pewnie nie straszne, jak to tylko się ogląda, ale jak się gra. Normalnie... Dawaj, straszna babo.
Dobrze. I to jeszcze raz muszę, czy wystarczy, że... No jeszcze raz chyba będę musiał. Przygotuj ryksir feromonów z otoczeniem, zamaskuj nimi swój zapach. No u mnie jest, jeśli on czy nie. A nie, bo to od nowa teraz będzie. Dobrze. To w takim przypadku wchodzimy w alchemię jeszcze raz. Feromony utopca. Bum. I teraz co zrobimy? Wchodzimy tu, bierzemy ekwipunktek, feromony utopca. To są one. Zakładamy na siebie. Nie tu. Dobrze, nieważne. Zobaczymy, ile sił jeszcze nie mam. To zrobimy sobie medytację na godzinkę. Okej, i teraz... Cyk. Powinno wystarczyć. No i idziemy. Teraz trzeba gdzieś się schować i zaczekać. Może za tymi szalupami. No właśnie, idę tam. Dobrze. No nie, no ty chyba żartujesz. Gdzie jest ta baba? Tak. Zaraz gdzieś wyskoczy, tu wyskoczyła. Chodź tu. Czymś pewnie rzuciła ty je, grażyna. Jest. I po babie. I po sprawie. Spona, zbieramy się od ciebie tego syfu, który zostawiłaś tu. Dobrze. Coś tam zabrałem od niej. Zgłoś się po nagrodę, to za chwilę. Tylko wyrzucę to, co mi jest niepotrzebne. Muszę tak, ekwipuntek, wywalić to, bo to nie jest mi potrzebne w ogóle. Cyk i cyk, biegniemy szybko z tego miejsca. Gdzie było wyjście? Nie z tej strony, tylko tutaj gdzieś. Nie. W tą stronę to się biegło, nie? Gdzieś tutaj. No, można było spokojnie stąd wypłynąć, a ja sobie przez jaskinię, ja sobie szukałem tutaj rozwiązania, jak z tego wydostać się. Tak, medytacja szybka, dokładnie jedną godzinkę. I lecimy dalej. W ogóle widzę, że mam dużo tych punktów ulepszenia. Może sobie zaraz ulepszę moje igni i inne magiczne pierdy. Gdzie płoto? Chodź tu płoto. Lecimy. Tam ktoś jest, ale nie chce mi się z nimi bawić. Dobrze. Robota wykonana, a oto dom. Na co mi głowa diabła? Co to jest u diabła? Baba wodna, stary cwany osobnik. To ona była prawdziwym zagrożeniem. Wiele brzydaców znajdowałem w sieciach. Mureny... Dobrze, należy mi więcej. Nie, no dzięki. Dzięki, by... Uważaj. Nie, idziemy już tam dalej. Dostałem jakieś monety. Tu jest coś. Co się tu dzieje? Co jest? No hej. Dobrze, a ty? Co tu się stało? Tutaj muszę podejść, tak? Co ty płaczesz? Nie płacz. A naprawdę nie mam wyboru. O co chodzi? O co chodzi? Jak mógłbym ci pomóc? Nie mam nawet za co wrócić do domu, a każdy dzień opóźnienia... No tak, mogłem się domyślić, że chodzi o pieniądze. Oddam ci wszystko, co do ostatniego miedziaka. No to pomogę. Pomogę ci. Często bywam w Nowigradzie, więc na pewno cię odwiedzę i zapytam, jaki tam interesy. Dziękuję. Znajdziesz mnie w dzielnicy portowej. W takim razie do zobaczenia. Dobrze. Zabrał mi hajs. W końcu idziemy dalej zgodnie z fabułą. Nie minęło i 10 odcinków, nie? Co, Jennifer?
Nie. Jakiegoś gościa chronimy. Chowamy sorki. Mewy śmieją się. Dobrze. Pięknie wyglądasz. O, moja Jenny. Dziękuję. Miło znów cię widzieć. Oho, przemowa. Król Bran z klanu Tyrseach rozpoczął swoją ostatnią wędrówkę. Tam, dokąd się udał, napotka naszych znamienitych przodków. Razem wyruszą na wyprawy i polowania. Zasiądą we wspólnym kręgu i będą sławić dawne czyny. Teraz pozostanie w naszych sercach. Kiedyś wszyscy staniemy z nim ramię w ramię. Okej. To będzie dobre. Pięknie pachniesz. Cudownie pachniesz. Geralt, jesteśmy na pogrzebie. Cudownie pachniesz na tym pogrzebie. Skellige to klany. Tradycją jest, że w czasie... Pożegnaliśmy Brana. Czas wy... Podwoje Kertrolde stoją otworem dla wszystkich. Podczas stypy ujawnią się... Zechcesz mi towarzyszyć na uczcie? Zechcę. Uczty na Skellige są przewidywalne. Pijaj... Nie to co bankiety w gronie czarodziejów. No i też przy... Jak mogłabym zapomnieć, skoro ty tam byłeś? Pamiętam też, co było po bankiecie. Nie czytaj w moich myślach. Masz coś do ukrycia? Nie lubisz tajemnic? Nie. 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 Dowiedziałeś się czegoś w Velen? A ty czego się dowiedziałeś? Jakiś czas temu na Artskellig doszło do katastrofy wywołanej przez magię. Bardzo niezwykłe przeczucie mówi mi, że przyczyną była Ciri. Szanuję twoją intuicję, Jen, ale... Miałabym pewność, gdyby mi się udało zbadać tę anomalię. Niestety Myszowór i jego druidzi nie dopuszczają nikogo na... Myszowór przewodzi kręgowi ze Skellige? Nie widziałam go z... Od czasu, kiedy Ciri była małą dziewczynką. Wątpię, żeby udało ci się z nim dogadać. Nawet po... Właściwie to dlaczego Myszowór nie pozwolił ci zbadać tej anomalii? Powiedzmy, że doszło między nami do różnicy zdań. Duże i głośne. Spójrz, Krach. Biały wilk. Witaj, Krachu. Widzimy się na stypie. Nie przyjmuję żadnych wymówek. Chcę pogadać. Na uczcie będę miała na sobie czerni biel. Liczę, że się dostosujesz. Załóż coś, co nie jest historią wszystkich. Jen. Wiesz, jak nie cierpię ciasnych... Ja też nie przyjmuję żadnych wymówek. Tak jak Krak. Nie jesteśmy tu dla przyjemności. Załatwiamy interesy i musimy odpowiednio wyglądać. Wynajęłam pokój w karczmie. Najlepiej wpadnij tam i wybierz coś z rzeczy, które przygotowałam. Dobrze. Ja... Zaraz tam przyjdę. O nie! O co chodzi? Nie! Kurwa, to przez co? Przez moją tą głupotę? Spieszamy! Biegnij! No. Szukaj se przy wyglądzie. Kurde. Kurwa! Co, uspokoili się czy nie? Ja pieprzę, Andrzej, ty jesteś krzywy. Trzeba było ci tam biecy to brać? Dobra, to gdzie ono tam mieszka? W którym miejscu ma swój ten? Pokażcie mi. Dobrze, no to ja idę... Dobrze szedłem w tym kierunku. A nie tam prosto i tam trzeba iść. Chociaż tutaj też coś się dzieje. Dobrze. Mężny nasz król! Co się dzieje? Tak, to musi być pokój jeden.
Zawsze lubiła przestrzeń i przepych. Ciągle się nie skupię książką za trudnej źródło. Tam coś jest. Tam idź. Czekaj, może w tej karczmie coś koleś ma do sprzedaży. Dam sobie radę. To co tak przyjemnie pachnie? Tak, co on ma? On ma tutaj co? Karty ma. Siła jednostek 6. Talia półtwory, nie ma nikogo. No weźmiemy, to możemy to wszystko wziąć, nie? Od niego. Tak, i sprzedać mu kilka rzeczy, które nie są mi potrzebne. Nie, z rzemiosła on nic nie chce, z przedmiotów zjadalnych on tylko jakby coś chciał, to sobie kupił, nie? No i tak nic nie jem, to mogę mu oddać. Dobrze. Bywaj. Dzięki za poświęconą chwilę. Gdzie jest wyjście z karczmy? Co załatwiacie przecież, ja ci nic nie mówię. Jesteś obcy. Czemu ja biegnę tak jak oni pokazują, a mi cały czas pokazuje, że ja coraz dalej jestem, a nie coraz bliżej? A co, innego sposobu tam przejść nie ma? No jest, w drugą zupełnie inną stronę trzeba biec. Czekaj, bo tu nie ma... Aha, tam do góry trzeba przejść, okej. Widzę, bo tam nie ma opcji. Myślałem, że może ten, dam radę. Gdzie jest? Gdzie jest płotka? Chodź. Jedziemy! Jedź, płotka! Nie przez pana noc. Bodum. Oddajmy cześć Branowi. Okej, jesteśmy na miejscu. Bran był wielkim władcą i potrzebuje godnego następcy. Mówisz pani, jakbyś miała na myśli kogoś konkretnego. Problem z Kaligę polega na braku monarchii dziedzicznej. Byle chłystek może zostać królem i po... Funkcja króla na wyspach jest raczej reprezentacyjna. No właśnie. I to... Przestawisz mi jen? Przedstawisz mnie? Oto mój przyjaciel Geralt, a to Birna, wdowa królowa matka. Miło mi cię poznać, Geralcie. Mam nadzieję, że mi wybaczysz, ale w takim dniu jak dzisiaj nie mogę sobie pozwolić na przyjemność konwersacji. Rozumieć. Widzę, że wybrałeś strój. Oczywiście wiesz o tym, że będziemy pasowali do siebie jak falbanki do munduru. Każdy ma swój strój. Już się wziąłem od niej. Chodź porozmawiać w krasie. Chodźmy, bo wszyscy się upiją. Racja. Nie wiem, czego chce Kracha. Nie będę. Będziesz okay. Mi prawie... Będę ci mówił. Dobrze. Co przywieźliście na pożegnalną ucztę? A czemu? Czekaj, ja przecież mogę się teraz przebrać, czy nie? Nie tu, tylko w ekwipunkcie. No Boże, serio? O, mogę buty sobie założyć nowe. I one są silniejsze niż te, co mam. Okej, okay, te, co mam, będę do wyrzucenia. Okej. Okay. Ale nie zapomnij później zmienić, nie? Wiesz, Geralt, notuj mi pewna kwestia. Twoja broda. Skąd ten pomysł? Podoba mi się. Z tych wszystkich brud... które właśnie może fryzjer zrobić najbardziej okej. Okay. Pani Yennefer, panie. Witaj, Arnwaldzie. Moim towarzyszem jest Geralt z Rivii. Zaszczycony jestem. Gdzie znajdziemy Krasha? Chcieliśmy porozmawiać z Krachem Ancraid. Jarl wkrótce do nas dołączy. Tymczasem wyznaczył wam zaszczytne miejsce przy stole, tuż obok swojej córki.
Proszę za mną. Okej. Tutaj nas posadzą. Sama o to poprosiłam. Chciałam poznać sławetnego Wiedźmina Geralta. Poznałaś mnie, nie pamiętasz? To były dawne czasy, kiedy odwiedziłeś naszego ojca, ja i Hjalmar byliśmy dziećmi. A teraz pozwolicie, że przedstawię wam współbiesiadników. To Halbjorn, syn Holgera Czarnej Ręki. Widzę, że posadzono nas samymi synami Jarlów. Ceryzan Kret jest córką Jarla Geralt. Córki Jarlów niczym nie ustępują synom. I ja tak myślę, w przeciwieństwie do naszych współbiesiadników. Nie wiem, czy wiecie, ale każdy z nich marzy o tym, żeby zostać... Ceryz zazdrości, bo ten z nas, który wykaże się największym czynem, zostanie... Wszyscy wiemy, że czyny są tylko na pokaz. Będzie tak, jak ustalą wasi ojcowie. Myślicie, że... Mówisz tak, bo sama nic nie potrafisz. Pamiętasz? Wtedy, jak Hjalmar wyzywał śmiałków do wyścigu na szczyt góry? Nie twój interes, ale zwycięży... Skoro już się zgadało, nie widzę wśród was Hjalmara. Mój brat zawsze kroczy własnymi ścieżkami. A wracając... To zależy, czy wiedźmi cię... Geralt? Wezmę udział w wyścigu. Proszę bardzo. Jakie są zasady? Wygrywa ten, kto pierwszy wyrwie topór Hjalmara z pniaka na szczycie. Jeśli ktoś zejdzie za... A już myślałem, że pożygam się z nudów. No okej. Idziemy coś tam zrobić. Jesteśmy na miejscu. Jestem gotowa. Ruszacie na dźwięk. Założycie ludowstwo? Mamy biec. No podnoś się. Tylko po co tamto, ja nie wiem. Czekaj, to od nowa trzeba zacząć. Przecież byłem tak inteligentny, że pobiegłem jak trzeba, nie? No, skocz. No skocz, no ja pieprzę, no co ty nie możesz? Wejdź na tą górę! Debil. Dobra, muszę od nowa zacząć, no. Boże, co zawalnięte gówno, no i co ja mam teraz robić? To umrzy, weź. Weź spadnij, umrzyj. Weź umrzyj, kurwa, umrzyj ci mówię. No i dobrze. Ty krzywy jesteś. Nie wiem, co trzeba zrobić jak na razie. Dobrze, można zacząć od nowa. Jeśli zmęczysz, uszkodzony jest zbyt przedmiot, mam gorsze statystyki. Dbaj o swój rynsztunek. Dobrze, tak będzie, będę dbał. Dawaj. Lepiej powiecie, co ja mam robić, a nie? No wskakuj! No na co ty czekasz? No wciskam przecież tego krzyża stranego! Dawaj. Pewnie tędy. Teraz tu. Wygrałem, ale tylko o włos. Nie ma czegoś takiego. Jest zwycięstwo albo przegrana i ja przegrałam. Wracajmy lepiej na stypę. Chodźmy. Takie były kiedyś zabawy. A nie, zdjęcie na Instagrama albo filmik na TikToka, nie? Kiedyś były czasy, że ludzie w ogóle nie wiedzieli, że z czego będzie jak internet. Obecnie nie zastanawialiście nigdy, że... Sporo rzeczy w naszym życiu się dzieje. Stypa już się rozkręciła. A tak naprawdę to wszystko działałoby i wcześniej. Po prostu nie mieliśmy tyle informacji i tyle wiedzy, żeby to właśnie jakby z tym działać, nie? No ja nie piję. Wierzcie mi, ale dzisiaj nie mogę. A kiedy jak nie dzisiaj?
Dziękujemy za towarzystwo. Tak? Owszem. Musimy... Wszystkiego dowiesz się zatem... Pozwólcie, że przedstawię wam Geralta z Rivii, Wiedźmina. A tu Jarlowie. Nazwanie Lugosa Szalon? Nazwij mnie jeszcze raz, zjebę, a oderżnę ci łeb, nasadzę na żerć, a dziurę w szyi za... Dosyć! Czas to rozstrzygnąć. Aleś mnie prze... Słyszałem, że w czasie biesiad na Skellige panuje zawieszenie broni. Znam uświęcone obyczaje, ale niech Lugos wie, że nie pozwolę. Nie boję się ciebie, Donar. Niebawem przypłynie. Cesarz ucieszyłby się, gdyby... Zapraszam. Niech przypłynie. Rejzy na nabrzeżne wsie to jedna... Patrzcie ją, jaka wyszczekana. Idź wiedźmą mierzać w kotle i przecinać szczylaki. Nie gadaj o rzeczach, o których nie masz pojęcia. Boże, jaki wieśniak. Wiesz co, Lugos? Wyszło właśnie, że ja też mam gdzieś święty prawo gościnności. No nareszcie! Wreszcie coś się zaczyna dziać, a już my... Chodź tu, przybłędo! Pokaż z jakiej... Odsunąć ławy! Będą się... Proszę cię. A on jest silniejszy ode mnie. Oj, oj, a co się stało? Dostałeś w łeb. Masz dość? Aleś mnie sponiewierał. Jeszcze mam ciemno przed ślepiami, a salaki właśnie jak dziurowa łajba. Nie będziesz. Mufito. Teraz przeproś panią. Nie miej do mnie żalu, pani. Zapomnijmy o tym. I to lubię. Mordowicie męska rzecz. Dawaj łapę, Wiedźminie. Co, damy rapę czy nie? Nie piję. I powiesz mnie kiedyś. Koniecznie. Jorund już odda... Tak. Pogadasz. Zaraz się spotkamy. Nie będę pił. Nie żywię urazy, a napijemy się kiedy indziej. Masz rację. Czekają nas ważne rozmowy. Szczury lądowe są wszystkie takie same. Boją się swoich ba. Ten zawsze coś pierdolnie. Chodź. Chodź, mamy biznes do zrobienia. Biznes do działania mamy. Teraz złożymy wizytę w laboratorium Moszowora. Nie wspominałeś, że nas zapraszam. Bo nie zapraszał. No to chodźmy. Rozumiem, że Myszowora nie zastaniemy. Nie zastaniemy. A jaki jest cel wizyty? Szukamy przedmiotu, maski Uroborosa. Będzie nam potrzebny. No dobrze, idziemy. Chodźmy, Geralt. A teraz opowiem. Idziemy, Jeni. Potrzebna maska tak? Uroborosa. Owszem, ale wszystko w swoim czasie. Rozumiem, że ty zadecydujesz, tak? Kiedy nastąpi ten czas. Zgadłeś. Nie tak, tak, tylko chodź. Słyszę jakieś kroki. Ktoś pewnie jest. Strażnicy. Strażnicy, cy. Wróbel ćwierka, a szpak świszcze. A Kawka robi co? Pije się. Kawka plegocze. Czyżyk psyka, żuraw dzwoni, a paw wrzeszczy. Bardzo ważna informacja. W chwili, skowronek dzień dzieje, zaś gołąb grucha. I to wszystko. Okay. A Słowik robi co? A, prawda. Słowik kląska. Bardzo ważne, przydatne informacje. Było tak. Blisko. Sam alkohol wszędzie. Tak? Nie tak, tylko idź. Trudno będzie to otworzyć. To jeszcze nie koniec niespodzianek. Widzisz te kruki? Trudno ich nie zauważyć. Szpiegują damy szaworem. Pewnie laboratorium jest tuż. Wyraźnie wyczuwam magię. Podejdź tutaj. Wyjdziemy przez okno i dalej przedostaniemy się... Pogrzeń się. No okej. Tak? Tak. Nie. Widywałem w życiu brzydsze widoki. Romantyczna wersja Geralta z Rivii. No to Jeni, gdzie ty jesteś? Chodź tu. No to chodź. Bum.
Wow. Kermoren mieliśmy podobnego. Proszę cię. Gdyby jakiś myśliwy zobaczył tego jelenia w lesie, posłałby mu strzał. Kermoren mieliśmy podobnego. Proszę cię. Tak, co jeszcze? Wilki są. Ty tego wilka zbadaj. Wygląda jak żywy. Zbadaj, no. No, tutaj masz, zbadaj, o. Woda w misce. Teleprojekcja. Petenci rozmawiają z obiciem myszowora. No okej. Tu jest jakieś przejście. Tadam. Wszystko w porządku? Małe skaleczenie. Drzwi są zamknięte. Zwierzęta ożyły, uważaj je. Tak, czekaj, to ja muszę się przebrać w takim razie. Muszę założyć ubranko, które jest bardziej bezpieczne dla mnie. To, no. Tego nie, tego nie, tego nie, tego też nie. To też gówno. To plus 20 jest. Okej. To dziwne, ale to jeszcze nie pachnie grzybami. No i po? Czemu ja wyglądam, jakbym był naćpany? Tak. Co się dzieje? Miałeś halucynację. Zacząłeś rąbać wszystko dookoła. Musiałam cię uspokoić. Pewnie wyglądałem zapalnie. To musiało wyglądać dziwnie. Morderczy trening w Kermoren opłacił się. Pokonałeś prawie wszystkie wypchane zwierzęta. Proszę. No dobrze. Próbę pakułów mamy za sobą. To chodź do tych drzwi. Wejdźmy do środka, Geralt. Tak, tutaj coś jest, zbadaj. Zamknę przejście. Nie możemy wzbudzać podejrzeń. No to sobie zamknij tak? I idziemy dalej. Oto i pracownia naszego druida. Powinniśmy się do... Skeliskie podania na temat dzikiego gonu. Wyspiarze wierzą, że upiory pływają... Wielkiej szyszki się tu nie spodziewały. Żeńcaszka dziecka? Cudowny świat insektoidów, rośliny rytualne. O proszę, fabularyzowana biografia Raimonda. Wygląda na to, że myszowór wkłada coś w rękę temu posągowi. Może mu szyszkę. W łapę szyszkę. No to wciśnij. Nic z tego, fałszywy trop. Co czaszkę. A co powiesz o małej czaszce posągu? Też nic. Nie jesteś. Może mi jeszcze coś wpadnie w ręce. Jest też szczegółowa mapa Królestw Północy. Strefy wpływów z różnych okresów. Teraz już nieaktualna. Lubi też rozrywkę. Krasnoludzki trójn z Nowigradu. Autorka Sasha Heidi. Sasha Heidi? Tak, trzeba wejść do ekwipunktu i zobaczyć te książki. Co to są za książki? Co on tam? To powinno coś chyba dać, nie? Tak. Nie. Dobrze, tu coś jest. O, ten miecz pewnie mu kładzie. Spróbuję wyciągnąć. No dawaj. Nie widzisz, że nie jest wbity w skałę, tylko wciśnięty w imadło? I co to znaczy? O, różdżka myszowora. Jest jednym z niewielu druidów, którzy ich używają. Tu jeszcze coś jest. Takiej pracowni nie powstydziliby się cesarscy alchemicy. Koziołek wystrugany z lipowego drewna. Jest podpis. Dla wujka myszowora. To robota małej Ciri. Mówiła tak na niego, gdy był jej nauczycielem. Okej, no to leknijmy, co jeszcze mogę tutaj zbadać. No wszystko, co można było, to już zbadałem. A tu jeszcze.
pismo z pieczęcią myszową. Do druidów. Ostrzegaj ich przed tobą. Bezwstydna manipulatorka. Co za bezczelny intrygant. No wszystko sprawdziliśmy. Co było? Może jeszcze raz lepnimy jego? Może kielich miodu? A może by tak kielich miodu? Posąg, nie posąg. Może lubi zwilżyć gardło. Coś nie. Chyba zadziałało. A nie. No to dobrze. Dobrze. Ja myślę, że możemy na dzisiaj skończyć. Albo i nie. Zobaczymy. Jakiś błąd gry bądź aplikacji mam. Tak, strzenie błędów są internet, poprawić sprzęt, oprogramowanie, usługi konsoli PS5. Nie zgłaszaj. Nie no. Trzeba było zaakceptować i zgłosić. Dobra, to myślę, że możemy na dzisiaj to skończyć. Ewentualnie jeszcze chwilę, moment. Dobrze, wróciliśmy. Maska będzie w tym pomieszczeniu. Zrestartowałem, także możliwe, że dzisiaj jeszcze tą maskę zabierzemy. No i jest maseczka. Jest maseczunia! Także bierzemy maseczkę. Jesteśmy i odchodzimy stąd. Dobrze. O. Golem! Bum. Jeszcze walka będzie. Wow. No. Jest. Zabity. Jeszcze pozbierałem kilka rzeczy z niego. No słyszę. No, no to musimy coś wymyślić właśnie. Tak. Jakieś wiedźmińskie zmysły włączamy i myślimy, co tu można zrobić. Z nim coś można zrobić. Rażyje się z możliwością ucieczka z połeczki. No to dawaj, znajdziemy wyjście. Pomyśl o czymś szybko, o czymkolwiek. Co ci pierwsze przychodzi do głowy? Trzymaj się mnie! I co, udało się? Miałem ją przytulić. Nie, pomyślałem, chciała pomyśleć o czymś normalnym, także. Znaczy w sumie to jest normalne, ale. Dobra, udało nam się. Weźcie moje słowa pod rozwagę. Nie ma większego męstwa niż walka z bestią wyklętą przez ludzi i bogów. Co jest? Jest twoją córką. Zatem czy nie? Teraz już wiem, dlaczego powiedziała mi, że wypływa na Spikerok. Ech, dzieci, im starsze, tym z nimi więcej kłopotu. Tym bardziej musi. No to chodź, porozmawiamy. Tu. Tak. Jak to było, Geralt, gdy Ciri trochę. Pamiętam, jaka była jej babka i jej matka. Mylę, że jabłko. Nie dało jej się upilnować. Okay. Zawsze stawiała na swoim. Czego pytasz się? Bez konkretnego powodu. Jest we wieku Cerys. Ale o moich dzieciach później. Najpierw porozmawiajmy o waszym. Zgadza się. Jeśli potrzebujecie pomocy, zło. I wiem na pewno, że dziewczyna żyje. Okej. Okay. Chcemy prosić o pomoc w przekonaniu Myszowora. Wiemy, gdzie mogła pojawić się Ciri. Na związek z Ciri. Okej. Widziałem to wynaturzenie. Druidzi ledwie je opanowali. Wyjaśnij mi, Yennefer. Sama jestem ciekawa. Jednak dopóki Myszowór przeszkadza. Nie przejmujcie się nim. Ale Myszowór ma serce po właściwej stronie, pewnie nie wie, że szukacie Ciri, co? To nie jego, no to nie jego sprawa. W każdym razie Artskel. Okej, masz pozwolenie na badanie. Dziękujemy. Mam z nim porozmawiać? Może powinienem porozmawiać. Ja z nim pogadam. A wyruszajcie szukając Ciri. Okej. Okay. Co się stało na Artskelik. Okej, okay. Dobrze. Nie ma za co. Kiedyś złożyłem przysięgę, zamierzam jej dotrzymać. Okej. Okay. Powiedz druidowi, że muszę z nim. Tam gdzie zwykle. Mam jeszcze jedną sprawę. Tym razem chodzi o moje dzieci. Co z nim jest? Pamiętasz Hjalmara? O przysiągu zabić olbrzyma z Undvik. I jeszcze nie wrócił z wyprawy, mam ci pomóc. Cerys właśnie oznajmiła mi, że rusza. Okej. Okay. Olbrzymy wymarły dało temu. Cerys ma zamiar odejść klotwę do Lyka, ty nie masz ochoty zostać królem? Dziwi mnie, że sam nie startujesz do wyścigu. Nie przesadzajmy z tym poparciem. Lugos szalony prędzej widziałby na tronie Nilfgaardczyka niż...
Poza tym człowiek zawsze powinien wiedzieć. Kiedy zostawiłeś miejsce młodszym? Zaraz ma zamiar ująć. Chcesz, żebym pomógł Cerys zdjąć klątwę? Nie ma żadnej klątwy. Cerys postanowiła pójść w ślady Hjalmara i dokonać... Po co w takim razie moja pomoc? Bardzo bym chciała się o nią poprosić. Rzecz w tym, że za grosz nie ufam Udalrykowi. Okej. Okay. Cerys, a zatem proszę... Powiedz ją z powrotem, olbrzymy wymarły. Olbrzymy wymarły przed wiekami. Ktoś widział? Dziesiątki uchodźców. Wyspa została spustoszona przez giganta, a niedobitki klanu Tordaroch przyjąłem na Artskellig. Okej. Okay. Słyszałam plotkę, że wcześniej na Undvik panowały nienaturalne. To prawda. W każdym razie Hjalmar uznał, że zabicie giganta i oddanie wyspy ludziom jest czynem godnym króla. Mój syn zebrał sporą drużynę w Nowym Porcie. Mieli przeprowadzić, okej. Okay. Chyba warto porozmawiać z bywalcami nowego Może kroku. Wiedzą coś o planach, okej. Okay. Pomogę tam tym dzieciom, co mam. Jeśli Hjalmar i Cerys... No okej. Okay. Dziękuję. Na zdrowie. Skoro wszystkim dziękuję wszystkim, zabierajmy się do roboty. Tak. Włożę wygodniejszy strój i spotkamy się na miejscu. Okej. Okay. Kieruj się na południe. Mm. Anomalia, którą musimy... Dobrze. To była udana zobaczymy. Uczta. Do zobaczenia. Okej. Okay. Co dostałem? O, mam 6 punktów, 16 poziom. Do tego jeszcze podostawałem sporo innych ciekawych rzeczy. Ja myślę, że na dzisiaj my skończymy, prawda? 600 punktów dostałem, no 16 poziom. Bardzo dziękuję wszystkim za oglądanie dzisiejszego odcinka i do zobaczenia już jutro na kanale Andrew Play. Pozdrawiam wszystkich.